ten poziom bierności kobiet utrzymuje się. On jest dosyć wysoki, to jest fakt, ale to nie jest spowodowane wprowadzeniem programu 500+. W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki poziom bierności kobiet, również kobiet, które nie mają w ogóle dzieci, czyli kobiet, które bezdzietne są. I tutaj, jeżeli są przypadki, to te przypadki są na razie jednostkowe.